mocno musisz chłopaków motywować przed meczem z AZS-em Olsztyn, to kolejne spotkanie przeciwko tej drużynie. No i to jest, patrząc na to ostatnie mecze, łatwy przeciwnik dla was. Czy łatwy? No nie, motywować na pewno nie trzeba. Tutaj każdy wie, o co gramy. Walczymy o Mistrzostwo Polskie, także to jest jako pierwszy krok, tak? Gramy w ćwierćfinale na razie. Teraz z kolei jest kolejny mecz akurat z Olsztynem w Pucharze Polski, także no, na pewno tej motywacji nie zabraknie. Może on mówi, że Olsztyn nie może zagrać trzech tak słabych spotkań przeciwko wam, ale wiemy, że siatkówka no, jest przewrotna, ale czas może potwierdzić to, że forma Olsztyna jest cały czas taka sama. No, zobaczymy, no, my na pewno będziemy chcieli zagrać tak samo, albo i nawet lepiej oczywiście, żeby właśnie podtrzymać tam naszą dyspozycję i, no, i żeby ta trójka była po naszej stronie, bo teraz już to jest najważniejsze, już nie ma punktów ligowych, czy to jest 3-2, czy właśnie inny wynik spotkania, także najważniejsze, żeby te trzy sety były po naszej stronie. No to patrząc na to ostatnie spotkanie, twoim zdaniem co jest kluczowe, żeby pokonać Olsztyn? No, na pewno zagrywka i nasze przyjęcie. Jeśli my dobrze zagrywamy, to jest z kolei dużo łatwiej nam na siatce. Potrafimy zablokować, czy obronić piłkę, także no, tych szans na, jakby na zdobycie punktu jest więcej. No i odwracając sytuację, tak jakby chociażby w ostatnim spotkaniu, gdzie przyjmowaliśmy bardzo dobrze, to łatwiej nam się atakuje i Olsztyn ma problemy właśnie w elementach obrony. No to jeszcze słowo Pucharze Polski. Wybiegasz w przyszłość? Niedziela? Będziecie się cieszyć? Bardzo byśmy sobie tego życzyli, chcieli.